pogoda nie rozpieszcza podczas BNP Paribas Polish Cup, ale to jest paradoksalnie znakomita też okazja dla nas, żeby w turniejowym studiu gościć takie sławy tenisa jak pan Wojciech Fibak. Dzień dobry. Dzień dobry, miło. Finalista Masters, czterokrotny ćwierćfinalista turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, zwycięzca Australian Open w grze podwójnej, a dzisiaj też, a może przede wszystkim dzisiaj, biznesmen. I trochę w takim kontekście chciałbym, panie Wojciechu, z panem porozmawiać, ale to za chwilę. Zacznijmy od turnieju i od tego, czy pamięta pan w swojej karierze taki turniej, który był tak torpedowany przez deszcz, jak tegoroczny BNP Paribas Polish Cup? No, zdarzało się regularnie, grałem tam kilka razy w Hilversum, to Dutch Open, czyli mistrzostwa, międzynarodowe mistrzostwa Holandii. Tam padało regularnie w ciągu całego tygodnia, może był jeden dzień, kiedy można było grać. I też bardzo grząskie, wolne korty, no bo Holandia, Belgia często pada. Ale tak, to nie pamiętam takich problemów z pogodą. A pamięta pan, jaka pogoda panowała tutaj w roku 1975? To był kwiecień, koniec kwietnia. I właśnie ten mecz Pucharu Davisa Polska-Szwecja był wyznaczony na koniec kwietnia. Także w kwietniu no, to się spodziewaliśmy, że korty będą grząskie, że będzie padać. I ten mój decydujący mecz z Biernym Borgiem w niedzielę przy wypełnionych trybunach, graliśmy cały mecz w mrzawce. Kort był bardzo mokry, gra była bardzo wolna, warunki wolne, czyli dla mnie gorsze. Zdecydowanie to obronna gra mojego przyjaciela Bierna Borga, no to było korzystne dla niego. Natomiast te moje różne kombinacje, ataki, skróty, jakieś woleje, no wszystko było trudniejsze. I pamiętam, że i kapitan wtedy Pucharu Davisa i trener namawiali mnie, aby powiedzieć, że nie mogę grać, że ślisko, że nie ma przyczepności, że na pewno nabawię się jakiejś kontuzji. I namawiali, ale nie dałem się namówić i moje fair play i przyjaźń wobec Bierna Borga przeważały, w ogóle nawet mi do głowy nie przychodziło. No i graliśmy te ponad 2 godziny, 2,5 godziny w takiej mrzawce. Także, a w tym roku Szwecja wygrała cały Puchar Davisa. No wygrali po finale z Czechosłowacją. Tak jest. Chrebec i Kodesz w finale w Sztokholmie. Bo o tym rozmawiałem z Borgiem. I teraz historia, takie koło zatacza i po 40 już tam latach znowu Bjørn Borg znajduje się na tym samym korcie. Znowu ten kort jest grząski. Jest inny problem, bo ktoś inny nie chce grać tym razem, czyli przeciwieństwo WF, bo ja grałem i zachowałem się honorowo. Jak pana zdaniem zmienia się ten tenis? W którą stronę on zmierza? Gdzie on będzie za kilka lat? To są takie szachy w balecie. I dalej to piękno pozostaje, mimo że gra jest na pewno bardziej fizyczna, tenisiści są wyżsi, mocniej uderzają. Zgadzam się z panem, że jest trochę mniej finezji. Roger Federer to może taki ostatni czarodziej tenisa. Mhm. Rakiety są szybsze, piłki lżejsze i na pewno tenisiści mocniejsi, mocniej zbudowani. Ale to nie zawsze świadczy o tym. Powiem panu, że gdy grałem kilka razy z Jimmy Connorsem, właśnie w takich warunkach szybkich, halowych, bo ta piłka naprawdę się ślizgała, nawierzchnia była bardzo szybka, piłka się odbija nisko i trzeba było wykonywać tak jak w ringu bokserskim, tysiące małych kroczków z niesamowitą szybkością, żeby trafić w ogóle środkiem rakiety i móc prowadzić jakąś wymianę z Jimmy Connorsem. Także zresztą Jimmy Connors zagrażał do późnych lat najlepszym. Agassi nie mógł z nim od razu wygrać, a później przypomnę, że 20 lat później Agassi, jako już kończący karierę na korcie centralnym w US Open, gra 500 z Federerem. Także jest to pomost, jak gdyby do trochę moich czasów, czy Connorsa. Agassi jest takim pomostem i gdy się łączy, i gdy gra kiedyś za młodu równo z Lendlem, McEnroe, Connorsem, a ja też z nim grałem, z Agassim, a gdy kończy karierę, gra równo z Federerem, czy z Rodikiem, czy z innymi, to znaczy, że ten tenis
aż tak bardzo się nie zmienił. Kto może być taką następną parą? Widzi pan, bo jest pan wnikliwym obserwatorem wydarzeń tenisowych. Kto może tak zelektryzować tenisowy świat wokół siebie, wokół tej pięknej gry jak Nadal i Federer? Tak, no trochę można powiedzieć, że Federer stał się też taką ofiarą naszego Huberta Hurkacza, o, tak, który gra rewelacyjnie i w obronie, i w ataku, i świetnie się porusza. I ja bym takim, byłem bardzo odosobniony w tej opinii przed meczem w Wimbledonie, że Hubert Hurkacz jest faworytem tego meczu. No, przez dwa dni, kiedy wiadomo było, że będą grać, no wszyscy to bardzo otwarcie kwestionowali te moje opinie, ale tak no okazało się, że te realia są już trochę inne, że jednak Federer, no tak jak pan wspomniał, już nie ma takiego refleksu, nie gra często, to jest ważne. I fizycznie Federer grał świetnie, ruszał się, natomiast brakowało regularności uderzeń, brakowało takiej rutyny i Hubert to znakomicie wykorzystał. A kto po nich w takim razie, bo tu trochę odeszliśmy, tak, od sedna odeszliśmy tego sedna, pytania. Tak, bo się rozgadałem o Federerze i Hurkaczu. Zwieriew, którego już 3 lata temu Tomek Tomaszewski podszedł do nas. Mówiłem do Tomka, on komentował mecz Zwieriewa z Simonem chyba w Rotterdamie. I po tym meczu rozmawiałem z Tomkiem Tomaszewskim, powiedziałem, Sasza Zwieriew jest jedynką światowego tenisa i będzie w ciągu roku, dwóch. Zbliżył się na 4. miejsce kilka lat temu i teraz zaczyna powoli, powoli dominować, ale znakomity tuż obok niego Stefanos Tsitsipas, no jest kilku, Miedwiediew też bardzo groźny, taki nietypowy tenisista, grający taki trochę dziwny tenis, trochę tak jak kiedyś taki był tenisista czeski Szczepanek, Radek Szczepanek, widziałem go gdzieś teraz w Monako. Kilka dni temu i to też grał taki tenis z jakieś wydawało się, że nie można technicznie w ten sposób grać. Także jest kilku, szkoda, że Dominic Thiem trochę odpadł z tej rywalizacji. Jest nasz Hubert Hurkacz, który będzie się bardzo liczyć, który ma szansę właśnie na to, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piątce, grać w turnieju Masters. ATP finały, ATP ATP Finals, Lorenzo Musetti, bo wspomniałem Jannik Sinner, pamiętałem, tak. Lorenzo Musetti, geniusz, bo pan mówi, że już dzisiaj zanikają, to jest drugi na stazy, ja nigdy nie widziałem tak utalentowanego tenisisty, który potrafi jedną ręką zagrać wszystko i trochę mocniej, i trochę z topspinem, i podciąć, i skrót, i jakiś lob, i jakieś brylanty wyskakują. To jest też delikatny tenisista pod każdym względem i postury, bo też mówiliśmy o tych 2-metrowcach, ale warto na niego popatrzeć, bo on olbrzymi talent, to oczywiście Hubert Hurkacz, on też potrafi bardzo dużo, znakomitą rękę, ma delikatną i świetnie biega jak na takiego wysokiego gracza, także cieszę się, że Polaka mogę wymieniać wśród tych najlepszych. Jedno się na pewno nie zmienia i w tenisie, i w biznesie. Żeby osiągać sukcesy, trzeba dążyć do profesjonalizmu za wszelką cenę. I ten profesjonalizm, właśnie ta cecha, nie zmienia się cały czas. Można grać tak albo inaczej. Zawodnicy się będą zmieniali, sprzęt się będzie zmieniał, technologia idzie do przodu, ale bez tego poczucia profesjonalizmu chyba nie można liczyć na sukces ani w tenisie, ani w biznesie. Tak, święte słowa. I przykładem tego jest i Federer, i Djokovic, i Nadal. Oni są tak, no, wzorem profesjonalizmu. Łukasz Kubot zastosuje te same metody w deblu, dlatego też odnosi takie sukcesy. Oczywiście ma znakomity return, volley światowej klasy, ale ten jego profesjonalizm też powoduje to, że ma tak znakomite wyniki od wielu lat. I Hubert Hurkacz, który śladem i naszego Łukasza Kubota i zapatrzony w Djokovicza, w Nadala, Federera, jest absolutnym wzorem profesjonalizmu, dyscypliny dla wszystkich naszych młodych tenisistów. Bardzo dziękuję. Światowa rozmowa, światowy człowiek. Dziękuję panie redaktorze. Bardzo dziękujemy.